Hej, hej, witajcie. Dzisiaj film. Co zużyłam w grudniu, co wyjęłam na styczeń. Wiem, że późno wlatuję, ale tak się nieraz składa. Właśnie skończyłam oglądać film Małgosi, Marga SK, kanał Beauty60+. Tu Wam wstawię linka i pod filmem. Zajrzyjcie tam, bo robi rozdanie z okazji 5-lecia kanału. Ja już tam byłam, obejrzałam i teraz siadłam do nagrywania. Najlepsze jest to, że ten film zaczęłam nagrywać do południa. I teraz tak, tutaj będą przebitki, które nagrałam do południa, teraz jest wieczór, ja kończę film nagrywać. Właściwie zaczynam nagrywać. Dobra, ciężko mi trochę się za to zabrać, bo nagrywałam w tamtym roku filmy. No, dobrze, nie przedłużając wstępu, zapraszam do oglądania i popatrzcie, co zużyłam w grudniu. Od bazy zaczynamy, jak zwykle. Żadnej bazy nie zużyłam, a zostało mi tej tyle, czyli NAM. Smooth and Blur Primer i NYX Marshmallow Primer, także dalej będę te bazy. Jeżeli zdecyduję się nałożyć bazę, to będzie któraś z tych. Podkład. Nie, dobra, korektor, bo ja najpierw korektory zakładam pod oczy. Zużyłam mój ulubiony klaresowy korektor High Cover Lover. Powiem Wam, że ten korektor spełnił moje wszystkie wymagania, oczekiwania. Jest to intensywnie kryjący kamuflaż w płynie. Kamufluje niedoskonałości skóry i cienie pod oczami, czyli można go nakładać również pod oko. Ładnie się utrzymywał, nie wchodził w zmarszczki, nie wysuszał skóry, nie powodował, że skóra wyglądała jak Sahara. I ogólnie kolor miałam super trafiony, 23 Light. Już nawet ogranicznik wyjęłam, tak, także ten korektor jest również moim ulubieńcem tamtego roku, 2023. Co do ulubieńców, to powiem Wam, że ja nie widzę sensu u siebie tego typu filmu, dlatego że naprawdę mam tyle kosmetyków, które są moimi ulubionymi produktami do makijażu, że nie jestem w stanie wybrać po prostu naj. A jeżeli mam takie naj, to one są jakby w zapasach. Na przykład podkład wygładzający, odmładzający z Oriflame, który mam nadal zamknięty, nieotwarty, a po prostu używam inne, żeby troszkę zużyć. No i tym właśnie krokiem przechodzimy do podkładu, także korektor naprawdę super, polecam. Aha, jakie korektory wyjęłam na styczeń? Będzie to Clarissa Smooth Maker i te dwa z Shein. I co do tych dwóch z Shein, powiem Wam, że nie są takie, jak oczekiwałam. Są zapastowate, jak dla mnie. Po prostu nie fajnie się rozprowadzają na zmarszczkach. Nie za fajnie się dla mnie rozprowadzają po prostu pod okiem. Są gęste, pastowate i no, trzeba dosyć mocno, widzicie, popracować gąbką, żeby je rozprowadzić. A też wchodzą w zmarszczki. Nie są takie, wiecie, takie płynne po skórze, takie fajne, lekkie, tylko takie pastowate trochę. Niemniej jednak będę je używać, no bo źle nie wyglądają i fajne kolory mają i tak dalej. Także jeden to jest Shein Tender Touch Eye and Face Concealer i drugi jest Shein Camouflage Concealer. Ten z tą gąbeczką, słuchajcie, to nie jest chyba korektor dedykowany w okolice pod oko. Tak, nie jest chyba dedykowany, dlatego że tu jest napisane, że zapewnia silne krycie, długotrwały efekt, tuszuje niedoskonałości przebarwienia oraz rozświetla twarz. Bogata formuła z naturalnymi olejami, masłem morelowym i masłem shea zapobiega wysuszaniu skóry. Nie ma nic o oczach, więc tego raczej pod oko nie, a inne części twarzy. No nie wiem, czy będę może tutaj to zaczerwienienie, może gdzieś tutaj. Także tego pod oko raczej nie będę używała.
pod oko poleci ten, który dzisiaj nałożyłam. No ale też jest gęścioch, no też jest gęścioch taki, no jest. Może nie aż bardzo tak, ale jeszcze go po prostu muszę potestować. Nie jestem zachwycona, ale źle też nie jest z tym korektorem. Z tyłu mam szafeczki wypełnione kosmetykami, ale wiecie, po prostu sięgam po jedną rzecz konkretnie i wiem, po jaką będę sięgać. Także Wam nie pokazuję całych szafek wypełnionych, tylko to, co będę używała w styczniu najczęściej. Pudry. Wiadomo, że pudru pod oczy nie używam. Muszę w końcu wyciągnąć na lato może, tam, żeby było lżej. Pudry do oczu pomieszam wszystkie chyba i polecą na twarz. Puder. Dobra, teraz wlatuje puder. A wykończyłam w grudniu puder z Oriflame The One Makeup Pro Loose Powder. Bardzo byłam zadowolona. Robił, co miał robić. Wygładzał. Długo utrzymywał nawet mat, makijaż i w ogóle no nie miałam z nim większych problemów. W ogóle z różnymi podkładami się zgadzał. I następny puder, który wykończyłam, Eveline Cosmetics Wonder Match Translucent Loose Setting Powder with Amethyst Dust. No, uwielbiałam i tutaj już też widzicie, na boki twarzy nakładałam. Nie wiem, czy to się będzie tak ze sobą spinać, to co mówię z tym, co pokazuję, no ale rano się spieszyłam, nie chciałam za dużo gadać, znaczy nic nie gadałam, tylko nagrywałam przebitki. Teraz sobie w końcu siadłam i nagrywam. Tak, podkłady pominęłam, nie? No. Podkład, za korektor, potem puder, teraz podkład. Widzicie, już się zamotałam. Okej, skończę te pudry. Wyjęłam sobie paezę. Dalej będę go, tak jak w grudniu, używać. Jest to jęczmienny puder. Bardzo też fajnie bluruje i utrzymuje mat bardzo dobrze. Jestem z niego zadowolona, ma świetny kolor. Prócz tego będę sobie używała Heian Everglow i Kobo Wedding Day. Także nic nowego. Z tych jestem też bardzo zadowolona, więc one dalej polecą do używania. Teraz podkłady. Tak, po pudrach podkłady. Madziena. Wybaczcie, wyszłam z wprawy, można tak powiedzieć. Dawno nie nagrywałam, naprawdę. Co zużyłam? Zużyłam Eveline Wonder Match, Lumi Skin Absolute, Vegan Friendly Second Skin Effect, SPF 20 z kwasem hialuronowym, niacynamidem, witaminą C. Bardzo, bardzo fajnie mi się sprawdził ten podkład. I to też staje się jakby ulubieńcem 2023. Tak. W ten sposób zahaczę o ulubieńca. I zużyłam Christian Laurent Face Adapt w odcieniu 02 Vanilla. Luksusowy podkład korygujący, dopasowujący się do cery. Też byłam bardzo zadowolona, jednak ciut dla mnie był za żółty, ale ogrywałam to pudrami. Niemniej jednak podkład jest godny polecenia, super. Super wygląda na skórze dojrzałej. Czego będę używała w większości w styczniu? Jakie podkłady? Teraz wstawiam podkład, który dzisiaj nałożyłam. Jest to Yves Saint Laurent All Hours. Ja mam w odcieniu B30. Uwielbiam ten podkład. Wydaje mi się, że jeżeli pozużywam swoje zapasy, swoje, wiecie, podkłady, które są w szufladzie do używania, to chętnie wrócę do tego podkładu, ale mam te Oriflame, nie? No, także tamte też mi dają taki efekt. Jeszcze teraz to moje odkrycie. Jeszcze ten teraz doszedł. Po prostu rewelacja. I mam go ciut przyciemny jak na teraz. Także no postaram się zużyć. Już ma swoje miesiące używania ten. No i wlatują jeszcze oprócz tego. Ten jest jasny, ale też go próbuję
zużyć z SPF-em 30, z Oriflame The One Everlasting Sink. Mam w odcieniu Light Beige Neutral i dalej trzeba będzie używać tego tak na lżejsze makijaże na co dzień. AA Wings of Color Healthy Wear Foundation, nawilżający podkład rozświetlający 303 Nude z ekstraktem z owoców. Też go lubię, także myślę, że styczeń te trzy podkłady. Więc tak, pudry już za nami, przed podkładami. Teraz mokre konturowanie. Bardzo mi podpasował i chyba będę sięgać po stick z Claresy, bo uwielbiam sticky. Cheek to Cheek Contour Stick i jest to 01 Neutral Sand odcień. Tutaj macie, jak się konturuję. No, jest rewelacyjny. Taki sztyfciczek mały. No, ale fajny. Bardzo dobrze się rozprowadza. Bardzo ładnie wygląda. Robi światło cień. Można się potem przybrązowić, co będziemy zresztą robić. No, skończyłam dzisiaj do południa na mokrym konturowaniu i pudrowaniu. Potem już nic nie nakładałam, tylko te brwi zrobiłam. Miałam dzisiaj wyjazd, ale już kończyć makijaż, mówię, będę wieczorem z wami. I tak naprawdę będę używała tylko tego sticku w styczniu. Ostatnio, powiem wam, bardzo mało się maluję. Nie wiem, co się stało. Mało. Róż kremowy. Maybelline Dream Matte Blush. Dream Matte Blush. Matowy, czyli taki no fajny jest. I on jest w odcieniu. To jest ta słynna dziesiątka Flirty Pink. Bardzo lubię ten róż. On już też ma swoje już, więc spoko. Więc dzisiaj go też nakładam. Tak. Pewnie się dziwicie, gdzie moje paznokcie. A to może potem powiem, jak się będę malować. Róż. Rozświetlacz. Wyjęłam sobie tylko Belle Winter Star Cream Bright. Tylko, że on jest taki złotawy, ale fajnie, fajnie. To jest niby 01 Frozen Strobe, ale no wiecie, że w tej kolekcji był tylko jeden, ten kremowy. Lubię go. Będę używała w styczniu. I używam już w styczniu, bo już który mamy, nie? Okej, to by było z kremowych. Tak, pudry za nami, więc teraz brwi. Brwi już mam zrobione. Może jeszcze troszkę poprawię poza kamerą, ale w styczniu do cieplejszych makijaży Vibo jedynka. Kredka do brwi nadaje kształt, wypełnia i rozczesuje brwi. Jak widzicie, ja nakładam, przedtem uwielbiałam precyzyjne, a teraz fajnie mi się sprawdzają te takie grubsze, te trójkąciki takie. Jak kiedyś miałam tą kredkę, to najpierw zużyłam tą cieniusieńką, bo tylko ją używałam. Potem mówię, kurczę, no trzeba używać tej. I zaczęłam tą. Polubiłam się i teraz jak kupiłam, zaczęłam od tej grubej. No i oczywiście nam Brow Definer Pencil. To jest też gruba, co przez pomyłkę kupiłam. Bo myślałam, że cienką kupuję i nie żałuję, że tak się pomyliłam, bo jest też ta trójkącikowa świetna. 04 Cool Blondie, także te dwie kredeczki na styczeń. No i pewnie na luty, wiecie, dopóki się nie skończą. Tu macie, jak brwi już kończę i teraz będziemy wybierać paletę do makijażu. Zaraz wam pokażę palety, które wyjęłam sobie na styczeń. Wyskoczyłam na przerwę, w międzyczasie 8-minutowy film Kasi obejrzałam. Słuchajcie, przechodzimy do palet do oczu. I co wyjęłam na styczeń? Po kolei. Starowinkę, Affect, In the Spotlight. Przypomnę, kolorki. Affect Sweet Harmony. Przypomnę, kolorki. Affect Lunar Spell.
przypomnę kolorki. Nie wiem, co mnie skusi dzisiaj. Nie wiem. Harry J Pro. Przypomnę kolorki. Ubiegłoroczna paleta Wishing You Sephora. Przypomnę kolorki. Śmieję się, bo naprawdę jak powyjmowałam te palety, to nie wiem, co dzisiaj nałożę na oczy. Desi Say Yes. Tak polubiłam tę paletę, że po prostu nie przypomnę kolorków, bo mam jeszcze takie kółeczka zabezpieczające, jak wróciła do mnie. Glam Shop Nude Totalny Matte z kolekcji Mandala. Przypomnę kolorki. Te może zostawimy na Glam Shop makijaże na tą serię, to dzisiaj jej nie użyję. Ostatnia paleta Forest Magic Forest Maxmo. Ostatni mój zakup. Test na kanale. Jeszcze nie wykorzystałam kilku kolorów największej powierzchni powieki, że tak powiem. Także to może do jakiegoś makijażu osobnego zupełnie. Biorę tak po kolei. Oczywiście błyski moje ukochane z Glam Shopu. Mój zbiór, więc też muszą być na podorędziu. Dalej, Natasha Denona Glam Face Palette. Przypomnę kolorki. Natasha Denona. Niedawny zakup mój. I Need a Nude Palette. Uwielbiam tę paletę. Przypomnę kolorki. I ta paleta jest w ulubieńcach. Znaczy nie jest w ulubieńcach. Może się kwalifikować do ulubieńców 2023. Tak. I się kwalifikuje. Podobnie jak ta paleta, mimo że nie jest wydana w tamtym roku, to chyba wcześniej, ale ja ją zakupiłam w tamtym roku, więc ona jest jak dla mnie ulubieńcem 2023. Błyski, totalny blask nude Mandala z Glam Shopu. Przypomnę kolorki. Trzy mini Denonki. Lubię czasem złapać za te paletki tak na co dzień. Jest to mini crush palet. Ta różowa. Tutaj mamy mini star palet. I tutaj mamy mini Metropolis. Także te maluszki. I na koniec została paleta, której dzisiaj użyję. Teraz Wam pokażę. A do twarzy przejdziemy za jakiś czas. Do dzisiejszego wieczornego makijażu, który idzie do zlewu, wybrałam paletę Kiko Milano Dolce Diva. Tak wygląda w środku. I można tą paletą zrobić bardzo szybki dzienny makijaż. Nie ma jasnego beżu, więc dzisiaj się bez niego obejdę po prostu. Zacznę sobie luźnym, puchatym pędzlem. Załamanie tym różem. Nawet ma lustereńko. Dobra, będę się malowała do lustra. Z daleka. Ciągnę sobie tutaj dzisiaj troszkę tak dalej. Wybrałam paletę, której nie było w ogóle na kanale, żeby to było ciekawsze troszkę. A ostatnio takie kładziki są bardzo modne, w sensie wygodne, poręczne, szybkie, intuicyjne, czy szybkie te kładziki, no, kłady są szybkie, ale nie, no nie trzeba się zastanawiać, jakiego koloru użyć, nie? Bo mam tylko 4, więc w tym 2 błyski. Myślę, że się ładnie to wszystko rozblendowało. Czystym, puchatym pędzlem rozblenduję górę.
płaskim, dosyć puchatym pędzlem embrasz. Sięgam po ten brąz. Tak się nabiera. I lecimy z kącikiem zewnętrznym. Od razu wblendowuję w róż. W ten sposób. O, i już. Kolor dosyć chłodny. I embraszem płaskim, czubeczkiem, brązik i dolna powieka. Teraz troszkę różu. Nie wiem, ile te palety kosztują. Nie sprawdzałam przed nagrywaniem, bo nie miałam czasu siedzieć bardzo, się wgłębiać w to. Ale teraz, jak będę montować, to oczywiście znajdę może coś tego typu i podlinkuję. No, albo można wejść na stronę Kiko. Dobra, i teraz środek powieki. No, nie chcę za bardzo ciemnego, dokładam brązu, nie chcę za bardzo ciemnego tego makijażu zrobić. Teraz palcem, bez paznokcia. Teraz Wam powiem, co z tymi paznokciami moimi. Słuchajcie, mam ostatnio dosyć często wysyp AZS i po prostu nawet koło skórek mi się robią takie pęcherzyki małe. Czasami to już tak swędzi, że zanim zaschnie, zanim się zasuszy, zanim maść zadziała. Nie, ja i w ogóle pomalowałam sobie lakierem z Eveline, chyba tym żel, coś tam taki ten i top coat. No muszę jakiś czas muszę dać odpocząć paznokciom i dłoniom, i żeby nie wsadzać do UV. Tak mi się coś w głowie uroiło, że to może być od tego też, ale no niekoniecznie, bo na łokciu mi wyszło ostatnio. Mam AZS i po prostu męczę się z tym bardzo. Tu widzicie, na palcu środkowym mi się nawet zrobiła pęknięcie. A ostatnio nie używałam to, co mi pomagało na to. Seria Piękne Dłonie z Mary Kay. Po prostu skończyłam i mam tylko scrub i ten emolient do zmiękczania. Nie mam kremu już do rąk, także będę musiała sobie zakupić. Bo po używaniu tej Mary Kay właśnie do dłoni, te satynowe dłonie, to mi się to pięknie zaleczyło. Niemniej jednak jeszcze inny powód. Po prostu miałam już chyba dość tych długich paznokci, powiem Wam. Tak mi się coś uwidziało, żeby mieć krótkie. Oczywiście zapuszczam, bo moja płytka jest dosyć sfatygowana po zdjęciu żelów. Ok. Wyczyściłam pędzelek, także mam już wyjaśnione paznokcie. To już by było wszystko na oczach na razie i tylko został kącik i tym jasnym cieniem, wyczyszczonym pędzelkiem od Maxi, tutaj sobie w kąciku. Patrzcie, jak pięknie rozjaśnia. O, i tutaj na dole też. No co, dzienniaczek wychodzi. Ten kolor bardzo ładnie, taki rose goldowy, podbija niebieskie tony w tęczówce ślicznie. Brzegą mi burczy. Idę kolację zaraz robić. Późno już chyba. No nie muszę mówić, że żadnej palety nie zużyłam w grudniu. Także tak, to jest paletka, no widzicie jak szybciutko, to jest paletka na styczeń też, pośród tamtych. Muszę sobie dołożyć ulubionego mojego olejku z Bell. Mam tak też suche usta, że to jest masakra. Chociaż dzisiaj i tak już mi się trochę zaleczyły, bo miałam zupełnie obwódkę taką z suchych skórek. No strasznie. Rano się wkurzałam na to. Teraz tak, zanim kreska, zanim rzęsy, to kontur suchy. Nie zużyłam nic z konturu suchego, a do niego wyjęłam na styczeń. Będę sobie używać Kobo Professional Palette. Face Palette i to jest ta czwóreczka brązerów. Bardzo mało tej palety używałam i do niej zatęskniłam. Jest to
Bronzing New, taka. No dobra, no to sobie teraz pyknę brązik i może by tak zacząć od... A zacznę sobie od... Patrzcie, tam troszeczkę inne te kolory. Dobra, od tego jasnego zobaczymy. Nie, on jest raczej do roztarcia. Biorę ten drugi. Ten. Może być fajny. Nie, że może być fajny, tylko może być. Fajny jest. Ładny kolorek. Fajny pędzel z Jessapa. Jakoś tak złapał mi się i nigdy nie, chyba nie konturowałam twarzy. A fajnie. W ogóle te pędzle Jessap też są jedne z moich ulubionych pędzli. Ulubieńcami 2023. Może, żeby tak ciut jeszcze światłocień zrobić, kontur, to ten wezmę. Tylko już tak samym czubeczkiem i tu. Będzie ciemniejszy to troszkę. Tak. A w innym filmie może pokażę Wam, jak ten wygląda na twarzy, bo na razie mi tutaj już wystarczy. Co jeszcze wyjęłam? To się może teraz rozświetlimy troszkę pudrem na bokach twarzy Too Faced. To jest Turned Up The Light. Ja mam dwójeczkę. Ten ze środka to jest taki puder w stylu Hourglass. Wiecie, ten taki rozświetlający. Nie pachnie ta paleta, szkoda. Tak wygładzę po prostu boki twarzy. Super on wygląda, naprawdę pięknie. Jeszcze sobie wyjęłam do twarzy, do brązowienia ten. Uwielbiam Pierre René rozświetlający bronzer, ale on tylko jest tutaj taki rozświetlający. On jest naprawdę, jak się spojrzy z boku, to on jest taki niewidoczny, taki połysk daje, a jak się patrzy z przodu, to daje piękny brąz, kontur, super, bo jest dosyć chłodny na mojej skórze wychodzi. Róż, teraz róż i róże, wróciłam do świeże róże z Glam Shopu. Tak, zatęskniłam bardzo, są tutaj dołki i znowu kuleczka z Jessapa i do tego makijażu. Ja z reguły mieszam te dwa róże. Ten mniej używam, ale mieszam. Mają pigment. Dosyć mocny. Kolor jest przepiękny. Pomieszamy. Jejku, jakby było śmiesznie, znaczy śmiesznie. To by było wyczyn, jak ja bym te róże zdękowała. Dołożę sobie tego świetlistego jeszcze troszkę. I jeszcze moje dwie ukochane palety, które się stają ulubieńcami 2023. Tu Benefit Forioscope Earth Angel, który w 2023 roku, który? No ten Earth Angel, tę paletę kupiłam w 2023 roku, więc dla mnie jest ona ulubieńcem tamtego roku. Też ją tutaj wyjęłam na podorędzie i oczywiście nie mogę się odkleić od mojej ukochanej palety Too Faced, The Natural Face, nie The, no Natural Face, tak, ze względu na kolory i na zapach. No, po prostu nie. To jest uzależnienie niuchactwa. Mamy róż, mamy to. I co sobie wyjęłam takiego innego, co w ogóle bardzo dawno nie używałam? Hean Diamonds. Dwa rozświetlacze. Ostatnio gdzieś widziałam na kanale i mówię, kurczę, ja je mam. A chyba u Red Lipstick Monster. Muszę sobie... Muszę sobie je poużywać. No więc lecimy z tym koksem. On jest dosyć mocny, z tego co pamiętam. Pędzlem luźniutkim znam. No. Śliczny. Tak. Dołożymy tego białego. Bardzo chciałabym mieć wachlarzek od Maxi, ale zupełnie
podobny, bo też chodzi o to, o to ścięcie tutaj. O, widzicie, od najkrótszych włosków do najdłuższych. Tak jest, taki okrągły z Glam Shopu, bardzo podobny do wachlarzyka od Maxi. Więc i tak sobie tutaj potrę delikatnie. No i to już daje biały taki blask. Co by było, jakbym tu troszkę najechała? O. No, dobrze, że nigdzie nie wychodzę już teraz, to wiecie, mogę się nasmarować i świecić. No, te rozświetlacze są super. No to biorę mały pędzelek jeszcze i sobie dam tutaj. I pod brew. O. Aż mi się odbiło na ustach. Także będę się rozświetlała tymi dwoma cudeńkami. Okej, teraz kreska. Nic się nie zmienia w moich upodobaniach. Leci dzisiaj Varieté eyeliner brązowy. Ciekawa jestem swoją drogą, ile ja wytrzymam bez paznokci przedłużanych. Moje będą się kruszyć, bo naprawdę jest bardzo słaba płytka. I co odrosną, to pewnie będę musiała spiłować, pomalować. W ogóle mam ochotę kupić sobie zestaw z Semilaka, czy Neonail. Hybrydę sobie robić. Mam dwie wspaniałe kredki jasne na linię wodną. I zaraz Wam to przeczytam. Zawsze mi się mylą i muszę dokładnie Wam to powiedzieć. Jedna jest to Lovely Nude Eye Pencil. Ona jest tutaj. A druga jest to My Secret Satin Touch Kohl. Bardzo podobne w kolorach. O! I naprawdę te dwie kredki dla mnie są najlepsze z tych jasnych na linię wodną. To są moi ulubieńcy. O, widzicie? Naprawdę one tak są widoczne na linii wodnej, nie zjeżdżają mi. Zobaczę jeszcze tą drugą. Tak, obydwie działają bardzo podobnie i jestem z obydwu zadowolona na maksa. Także te dwie kredki na linie wodne trudne polecam serdecznie. Tak mi burczy w brzuchu, że muszę zrobić przerwę i coś zjeść. No więc jestem po krótkiej przerwie. Zjadłam, mam nadzieję, że już mi burczeć nie będzie. Nałożyłam ten eyeliner i muszę dodać tutaj, co zużyłam w grudniu. W grudniu zużyłam eyeliner z Oriflame The One w takim brązowym kolorze ciepłym. Już ledwo co malował. Teraz maluję po ręce, wiecie jak to jest. Maluję, a za chwilę o i już przestaje. Także bardzo już przerywał, no już koniec. Zresztą jest stary, także już. Teraz baza na rzęsy. Oczywiście Varieté Eveline zużyłam bazę. No i teraz nałożę bazę. Tuż na dolne rzęsy, precyzyjna maskara z Eveline. Tuż na górne rzęsy, zaraz wybiorę, a zużyłam w grudniu AA Wings of Color i to jest ta maskara z taką szczoteczką. Już jest zasuszony, robi grudy, gluty, rzęsy się wyginają w różne strony, także już jego żywot dobiegł końca. W styczniu kładę nacisk na zużywanie tuszów Bambików z L'Oreala. Mam te dwa. I maskara Eveline. Bardzo lubię Volume Celebrite. I dzisiaj sobie nałożę Bambika czarnego. Tutaj jest szczoteczka silikonowa. Może nie tak bardzo wydłuża ten tusz rzęsy, ale pięknie buduje. Cola chrupie coś? Ciasteczko? Robi taki wachlarz rzęs.
ładnie buduje też przy nasadzie. Zostały usta i ulubieniec wszechczasów Pierenne Libmatic 08. Dużo mam konturówek i wiecie, że tego nie wybieram na kolejny miesiąc, ponieważ sięgam po taką, która mi pasuje akurat nie do makijażu. Z uwagi na to, że jest wieczór, nie potrzebuję jakiejś długotrwałej pomadki. A żeby pasowało, to i tak się pomponowało, użyję sobie kremowej pomadki chyba z Kobo. Wedding Nude, Kobo wlatuje. Pomadek też nie wybieram na kolejny miesiąc. Dosyć sucha, ale fajna. Tak tempo się posuwa po ustach. Lubię, nie lubię, no ulubieńcem to nie jest. I moim ulubieńcem jest błyszczyk z Kiko. Przepiękny, cudowny. Zawsze moim ulubieńcem był albo Maybelline Lifter Gloss, albo Fenty Fussy. Natomiast no ten też niczego sobie i często po niego sięgam. Ja mam w odcieniu 17 3D Hydra. On ma tyle drobin, jest cudowny. Zrobię Wam swatcha na koniec, bo to już koniec. O, taki piękny. O, no. Okej. Nie klei się, nie robi nitek. I mamy to wszystko. No i nie robię włosów na wieczór, bo zaraz będę się zmywać. Nie uwierzycie, która jest godzina, a jeszcze muszę zmontować. Widać? Nie wiem, 22:29. Bardzo rzadko mi się zdarza nagrywać tak późno filmy. No ale zostałam bez filmów, więc zeszło mi, zbierałam się. Także mówię. Aha, i teraz tak, na koniec. Co wywalam? Bardzo stary cień błyszczący do powiek, który uwielbiałam. To jest Lovely. I drugi cień z Lovely. Przepięknie na oczach wyglądały, ale już są bardzo stare. Podobnie z błyszczykiem Nude, już jest koniec. Właściwie go zużyłam, można powiedzieć, z Mandali. Uwielbiałam ten błyszczyk. No i wywalam końcówkę już. On na pewno już jest, nie, nawet go nie otwieram, słuchajcie, tyle go jest. Właściwie jeszcze mniej, bo wiadomo, że aplikator jest, albo otworzę, aplikator jest bardzo gruby. Nie jest taki gruby. Już go nawet nie chcę, boję się na usta dawać, on jest bardzo stary, więc te cztery rzeczy z moich zasobów kosmetycznych lecą do kosza. Nie zużyte do końca, ale no, to i tak jest sukces, nie? Tyle. No, szkoda. One dalej działają, ale ja się po prostu już boję je na oczy dawać, bo nawet się takie zrobiły nie tyle rozwarstwione, co takie nie kremowe, tylko takie wodne się zrobiły, wiecie? Takie, albo takie były, ale to jest coś pięknego. Coś pięknego. No dobra, nawet nic nie czuć. Mam jeszcze sporo, więc jakoś przeżyję, choć i tak tego długo nie używałam. No dobra, włos mi się przykleił właśnie do błyszczyka. Także tak przebiegł ten dzisiejszy odcinek. Przypominam o filmie u Małgosi, bardzo ważnym, na 5. rocznicę kanału. Jest konkurs, jest rozdanie, także wpadajcie tam, komentujcie, zadajcie pytania, bo zbiera pytania na Q&A. Ja się już będę żegnać z Wami, prosząc o lajki pod filmem, subskrypcję kanału, jeżeli jeszcze nie wcisnęliście suba i dzwoneczka, a oglądacie. Także zachęcam, bo to Was nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się buduje. Powoli, ale zawsze. Także życzę Wam wszystkiego dobrego, co Was czeka. Do następnego. Hej, pa, pa.